Szczęść Boże, kłaniam się, nazywam się Paweł Chmielewski i mam zaszczyt reprezentować dla Państwa dzisiaj wydawnictwo Esprit. Będziemy debatować o książce Roda Dreyera Żyć bez kłamstw, jak wytrwać w chrześcijańskiej opozycji. Rzecz nowa, rzecz ciekawa, szeroko komentowana, także dlatego, że jest Rod Dreyer autorem jeszcze słynniejszej niedawno wydanej książki Opcja Benedykta, ale kto wie, czy ta jednak tej sławy nie przyćmi, bo ciekawa i mam nadzieję, że Państwo dzisiaj o tym wiele usłyszą, a będziemy rozmawiać w niezwykle szacownym gronie ksiądz dr Tomasz Jakrewicz. Szczęść Boże. Pan redaktor Paweł Lisicki. Pan marszałek Marek Jurek. Pozwolą Państwo jeszcze, bo ja z tego pośpiechu i deszczu nie wyjąłem swojego kajetu, więc jeżeli Państwo pozwolą, to ten kajet teraz wyjmę, który trochę ułatwi nam przebieg tej debaty i go uporządkuje. A już startujemy i doskonale. A więc tak, Rod Dreyer, jak Państwo wiedzą, w swojej najnowszej książce sięga po Polskę, między innymi po inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej. Sięga po przykład państw, które pod sowieckim butem cierpiały prześladowania i przykład chrześcijan, którzy byli tam prześladowani, a sięga po ten przykład po to, żeby przestrzec nas wszystkich przed nowym totalitaryzmem, a przede wszystkim, żeby przestrzec Amerykanów, no bo to Amerykanin przecież, ale i do nas, Polaków, się to znacznie odnosi. Według Roda Dreyera, zrekapituluję tylko szybko, idzie właśnie nowy totalitaryzm, który pewnie będzie jakościowo inny od tego, jaki był za czasów sowieckich, ale kto wie, jak to będzie konkretnie. Według Roda Dreyera wiele rzeczy, które wycierpieliśmy jako katolicy, chrześcijanie pod sowieckim butem, może się nam dzisiaj przydać. Możemy z tego czerpać wzory i budować opór właśnie chrześcijański względem tego nowego totalitaryzmu. No ale na czym ta rzecz polega? I tu pytanie do księdza doktora Tomasza Jakrewicza. Rod Dreyer zaczyna, tytułuje swoją książkę Jak wytrwać w chrześcijańskiej opozycji? Pytanie, opozycji tak właściwie względem czego? O ile dobrze rozumiem oczywiście autora, to znaczy chodzi przede wszystkim o opozycję wobec świata, który coraz bardziej jest światem, który jakby nie pozwala być chrześcijaninem. To była teza tej pierwszej książki, że konieczne są właśnie małe wspólnoty, że ta opcja Benedykta to jest pewna forma jakby ucieczki w pewnym sensie z tego świata po to, żeby można było w ogóle praktykować wiarę, że to jest ta główna teza, że dzisiaj żyjemy w świecie tak wrogim chrześcijaństwu, czy przesyconym taką kulturą, która de facto jakby nie uniemożliwia bycie chrześcijaninem i dlatego potrzebne jest tworzenie takich ośrodków, takich punktów, takich miejsc, przestrzeni, czy w kościele nawet samym, czy w świecie, w których to życie chrześcijańskie jest możliwe. No więc jakby stąd ta opozycja, jest to no, opozycja wobec świata, który jest coraz bardziej niechrześcijański. A pytanie do pana marszałka Marka Jurka. Rod Dreyer pisze dużo o nowym totalitaryzmie, często o miękkim nowym totalitaryzmie. I to jest też taka kategoria, która się często dzisiaj przejawia. Gdyby mógł pan zdefiniować, czym jest ten miękki totalitaryzm tak zwany? Znaczy każdy totalitaryzm jest władzą utopii, ale tak naprawdę genetycznie przed nami jest jeden bardzo prosty wybór, bo tu chodzi o coś znacznie więcej niż prawa chrześcijan. W pewnym sensie cywilne prawa chrześcijan są średniej wagi kwestią, można powiedzieć. Dlatego, że tak naprawdę chodzi o suwerenność Boga. Albo społeczeństwo jest oparte na uznaniu praw poznanego albo nieznanego Boga, bo czasami mogą to być prawa nieznanego Boga, które przejawiają się w tym, że jesteśmy pewni tego, że istnieje jakiś absolutny porządek moralny, ale istnieją niewzruszone zasady społeczne. Najczęściej wtedy to jest skuteczne, kiedy to jest po prostu władza rozpoznanego Boga i na przykład uznajemy autorytet Kościoła uznanego przez Boga, który nie zastępując społeczeństwa cywilnego przekazuje mu światło. Przekazuje mu światło i rozumienie dobra, które jest konieczne dla zrozumienia dobra wspólnego. Jeżeli się obali władzę Boga, to ludzie ustanowią nad ludźmi własną władzę i ta władza ustanowiona przez ludzi nad ludźmi
niepodporządkowana przez żadne obiektywne zasady sprawiedliwości, niepodporządkowana dobru wspólnemu, niekorzystająca z światła, które jest konieczne do rozpoznania prawdy, a tym bardziej do pewnego wyrokowania o tym, to piłatowe pytanie, czym jest prawda, na to się nie udzieli odpowiedzi, jeżeli się nie korzysta z tego światła, to prowadzi do tego, że z tym totalitaryzmem mamy do czynienia. W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę to, że zło jest zawsze oparte na kłamstwie, ważne jest raczej fenomenologiczne rozpoznanie cech tego totalitaryzmu, niż przypisywanie mu jakichkolwiek obiektywnych dążeń. Pierwsze, co wiadomo, to, że ten totalitaryzm, zarówno komunistyczny, jak i totalitaryzm marksistowsko-liberalny, kieruje się przeciwko chrześcijaństwu i rozpoznawanemu, bronionemu przez chrześcijaństwo prawa człowieka. No, jest, krótko mówiąc, rewolucją przeciwko rodzinie, przeciwko religii wtedy, kiedy religia w sposób pewny przekazuje prawdę o Bogu, prawo Boga i tak dalej, ale jest też coś bardzo ważne, i żebyśmy sobie to uświadomili, a co mi się szczególnie kojarzy z początkiem lat 90., kiedy, jak sobie przypomnicie Państwo, ten podwójny atak Urbana, on szedł z jednej strony na Kościół i religię, ale z drugiej strony on szedł na państwo, reguły życia publicznego, na samo zaangażowanie polityczne, na politykę jako wartość, bo oni kradną, złodzieje albo oszołomy. Uczciwi to oszołomy. Zachowujący się przewidywalnie to złodzieje i tak dalej. Więc drugi element tego ataku poza rodziną i religią, poza tym pierwszym kierunkiem, to jest atak na suwerenne państwo. Dlatego, że chodzi tak naprawdę o ustanowienie władzy globalnej. Suwerenne państwo, pamiętajmy naukę Biblii. Bóg po pomieszaniu języków, po próbie zbudowania wieży Babel, to jest nauka katechizmu rzymskiego, katechizmu Jana Pawła II. Po to, żeby ochronić ludzi przed pychą człowieka, ustanowił władzę częściową, władzę państw. Te państwa o wiele bardziej mają skłonność uznać, nie mówiąc o tym, że w Europie mają taką genezę, o wiele bardziej są skłonne uznać nad sobą władzę Boga, niż globalistyczna ludzkość, która z reguły ma tendencję do uzurpowania sobie władzy Boga. I tak naprawdę o to idzie stawka. Pytanie do pana redaktora Pawła Lisickiego. Czytając Roda Dreyera, byłem, myślę, jak każdy czytelnik, wstrząśnięty oczywiście tymi wszystkimi historiami, które opisuje, tym męczeństwem, przykładami niesamowitych, bolesnych prześladowań. No, znamy to zresztą jako Polacy przecież pewnie nawet lepiej od autora często, ale wydaje mi się, że z perspektywy amerykańskiej dzisiaj, czy w ogóle zachodniej Europy, to się trochę wydaje już taka jakaś bajka, jakaś taka przeszłość. No ta krew się lała, ale przecież dzisiaj nikt nie będzie naszej krwi rozlewał. No może nas z pracy wyrzucą, może tam będą jakieś trudności, żeby tort upiec u cukiernika, prawda, i tak dalej, ale krwi to już nie będzie przelewania. Czy pan redaktor zgodzi się z takim właśnie piękno-duchowską nadzieją, bym powiedział, że krew chrześcijan już nie będzie nigdy w Ameryce ani w Europie Zachodniej lała się strumieniami, tak jak to bywało? Znaczy, ja oczywiście nie wiem, co będzie, a czego nie będzie, bo na szczęście mamy ograniczoną wiedzę. Natomiast powiedziałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o ten opis tego, na czym polega to główne, na czym polega ten miękki totalitaryzm, to po pierwsze sam Dreyer wyjaśnia to bardzo dokładnie w pierwszej części swojej książki. Zaczyna właśnie od tego, co można by nazwać miękkim prześladowaniem, od historii pewnej syna pewnej czeskiej opozycjonistki, który zwierza mu się, że jeśli w swojej pracy zacznie zbyt ostro albo zbyt zdecydowanie krytykować na przykład wprowadzane w tejże firmie decyzje czy pewną politykę dotyczącą kwestii na przykład LGBT, to boi się, że go z tej pracy wyrzucą, w związku z tym siedzi cicho. I pierwsza część tej książki opisuje właśnie coś, co można by nazwać takim znanym nam doskonale z czasów komunistycznych procesem dwójmyślenia, czyli człowiek co innego mówi w gronie prywatnym, w gronie, w którym zna i może się, ma zaufanie, że nie zostanie wydany i na niego nie donoszą, czy nie doniosą, a co innego mówi publicznie, inaczej zachowuje się publicznie. No w polskim, do Polski to przyszło, jeśli tak można powiedzieć, forpocztą tego zjawiska była słynna historia sprzed 2 lat pracownika IKEA, który zamieścił na jednym, prawda, swoim
forów internetowych zamieścił fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do homoseksualizmu i za to został z pracy wyrzucony. Sprawa się toczy, nie wiem jeszcze jak się zakończy. No to, co w Polsce tylko się pojawiło na horyzoncie, jako powiedzmy taka ciemna chmura, w Stanach Zjednoczonych zasnuło całe niebo i ten proces, który w Polsce jeszcze się toczy, tam wielokrotnie został rozstrzygnięty na niekorzyść tych, którzy bronili tych podstawowych praw. Teraz skąd się ten miękki totalitaryzm wziął? W sensie takim genetycznym czy historycznym Dreyer oczywiście nie jest ani historykiem idei, ani nie jest filozofem. Jest raczej przenikliwym publicystą i dziennikarzem, ale w takim swoim wstępie do książki, która okazała się w zeszłym roku, Karla Trumana, książka nie została wydana po polsku, ale no, w pewien sposób opisuje dokładnie w sensie takim filozoficznym, a nie tylko publicystycznym, dokładny proces, który dokonał się w kulturze zachodniej. Książka nosi tytuł The Rise and Triumph of Modern Self, czyli wzrost, pojawienie się i triumf nowoczesnego ego, czy nowoczesnej tożsamości, dokładnie opisuje, jak krok po kroku, zaczynając od XVIII wieku, czyli od Rousseau, później przechodząc właśnie przez Marksa, przez psychoanalizę Freuda, przez Nietzschego, krok po kroku kultura zachodnia coraz bardziej stawała się opanowana, zdominowana właśnie przez to, co Truman, a za nim również Dreyer, nazywają nowoczesnym czy nowożytnym ego, czy nowożytną tożsamością. I teraz na czym ona polega? Otóż jest to tożsamość, jest to ja, które z definicji rezygnuje, jeśli tak można powiedzieć, ze swojej osobowej godności i odrzuca wszystkie te tradycyjne kategorie, które zapewniały człowiekowi wolność i które umieszczały go w podstawowej relacji w stosunku do Boga. Osoba, Bóg, dusza ludzka, dusza nieśmiertelna, Bóg wieczny. Tak? To było coś, co wyznaczało całe myślenie o człowieku, o społeczeństwie, o państwie, nazwijmy to w kulturze zachodniej czy w kulturze chrześcijańskiej. Wraz z zatarciem i odrzuceniem pojęcia duszy nieśmiertelnej, wraz z zatarciem pojęcia godności osobowej, człowiek jest w związku z tym postrzegany w tym nowym układzie wyłącznie jako cząstka, element większej całości. Tej większej całości i tak w tym sensie, prawda, jeśli ta większa całość, czy to będzie na przykład grupa ludzi zatroskanych, nie wiem, o środowisko, czy ludzi zatroskanych rzekomo o dyskryminację osób, nie wiem, jakiejś mniejszości, to cała kwestia sprawiedliwości, cała kwestia jego osobowej godności jest tylko pochodną tego zachowania tej większej grupy. W związku z tym on traci swój, jakby to powiedzieć, fundament bytowy, czy swój fundament metafizyczny. Staje się czymś ulotnym, przestaje być istotnym punktem odniesienia i jedyne, co go trzyma tak naprawdę przy życiu i wyznacza jego treść i sens i znaczenie, to jest ta przynależność do tej większej całości, która kieruje się pewnego rodzaju własnym, skonstruowanym przez siebie pojęciem sprawiedliwości i słuszności. No jeśli tak jest, jeśli ten opis filozoficzny jest prawdziwy, to w tak rozumianym świecie po prostu dla chrześcijaństwa z definicji nie ma miejsca, ponieważ chrześcijaństwo oparte jest jednak na objawieniu przychodzącym z zewnątrz od Boga, który ujawnił się w pewnym momencie historii i powiedział, czy domaga się dla siebie posłuszeństwa i jednocześnie przekazał ludziom receptę, jeśli tak można powiedzieć, albo przepisy dotyczące, prawda, jego wybawienia człowieka, czy odzyskania człowieka, czy wykupienia człowieka. No więc dla takiego Boga, jeśli tak można powiedzieć, dla takiego objawienia i dla tak rozumianej historii, w tym nowym ego, czy w tym nowej, dla tej nowej tożsamości nie ma miejsca. W związku z tym powiedziałbym tak, najważniejszą rzeczą, która, do której odwołuje się w pewien sposób Dreyer, i są to jego przykłady, różne przykłady z Europy Środkowo-Wschodniej, czy ze Związku Sowieckiego, czy bo on ma kilku takich pozytywnych bohaterów, to jest wspólna obrona czegoś, co można by nazwać taką nawet podstawową ludzką wolnością, bo ta podstawowa ludzka wolność może być w ogóle jakimś zaczynem albo miejscem oporu w stosunku do tej nacierającej presji miękkiego totalitaryzmu, wchłaniającego człowieka i czyniającego z niego tylko cząstkę tej większej całości, w której on sam traci swoje osobne, jedyne miejsce.
Do księdza doktora Tomasza Jaklewicza pytanie. Ten opór, o którym pisze Rod Dreher, ma u niego wydźwięk chrześcijański, można powiedzieć. Nic dziwnego, jest Rod Dreher wyznania prawosławnego, więc pokazuje pewien fundament oporu, na którym wszyscy chrześcijanie, a także niechrześcijanie mogą budować. Oprócz tego, powiedziałbym jeszcze w naszym przypadku Polaków, katolików, jest wymiar kościoła instytucjonalnego, na którym też można pewnie jakiś opór budować. Jakby ksiądz doktor przedstawił, niejako uzupełniając ten bardzo ciekawy obraz Roda Dreyera, właśnie ewentualną rolę kościoła instytucji, gdy idzie o budowanie chrześcijańskiego oporu. No właśnie cała ta druga część książki, ona jest poświęcona jakby pewnej strategii, w jaki sposób możemy jako chrześcijanie stawić opór tej temu totalitaryzmowi w tej formie. Jeszcze tak nawiązując do tego poprzedniego pytania, bo pan pytał o to, czy to prześladowanie może być krwawe, prawda? No to można by zwrócić uwagę, myślę, że to jest istotny punkt na kwestię aborcji, no bo to jest taki, no można powiedzieć, w tym sensie to jest krwawe, prawda? W tym znaczeniu, że te osoby istniejące, ale będące w łonie matki, one jakby są ofiarą też tego totalitaryzmu w jakimś, no myślę, no jest i także w tym sensie można chyba o tym mówić. Natomiast wracając do pytania, on przede wszystkim no, kładzie, posiłkując się tymi przykładami różnych właśnie dysydentów, ludzi, którzy przeżyli komunizm, czy to w Czechosłowacji, bo to tam są i ze Słowacji przykłady, i z Czech, i z Rosji, zwraca uwagę przede wszystkim na kwestię życia w prawdzie, na kultywowanie takiej, znaczy odwołanie do jakiejś, do kwestii kulturowych, szukanie takich przestrzeni kulturowych, w których można po prostu być wolnym. Zwraca uwagę na rodzinę i rzeczywiście jakby gdzieś mi tu brakuje właśnie zwrócenia uwagi na kwestię instytucjonalnego kościoła. On teraz jest, jak rozumiem, w kościele prawosławnym, ale był w kościele katolickim. Także przeszedł też pewną taką drogę, przeszedł pewien jakiś rodzaj też rozczarowania w związku z tymi różnymi aferami, które no, wstrząsnęły też kościołem katolickim i zwrócił się w stronę tradycji prawosławnej, jakby w niej wyczuwając, nie wiem, największą widocznie duchową siłę dla siebie. Tak to rozumiem. Mi się wydaje, że nawiązując do na przykład właśnie tej przeszłości komunistycznej, gdyby on, można by dopisać taki rozdział, czego tu jakby nie ma, to znaczy zwrócenia uwagi na to, że jednak w tym naszym przetrwaniu właśnie tego Czerwonego Morza komunizmu, tego totalitaryzmu komunistycznego, to jednak pomogły nam też bardzo mocno pewne jednostki, bardzo mocne, to znaczy chociażby niedawna beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. No nie wiem, na ile to zostało jakby wygrane, myślę, że raczej nie, w sensie takim jakby pokazania właśnie dzisiaj aktualności Wyszyńskiego właśnie nawet w tym kontekście tej książki, już nie jako tylko bojownika z komuną, ale właśnie jako człowieka, który też daje nam jakiś przykład, przynajmniej takiej od strony takiej duchowej, pewnego męstwa i pewnej odwagi w przeciwstawianiu się właśnie totalitaryzmowi, a więc także stąd płynie jakaś nauka, jak rozumiem, też do tego oporu wobec tego miękkiego totalitaryzmu. Ale myślę, że tego trochę tu brakuje. Znaczy, ja myślę, że ogromną rolę jednak odgrywają nawet w tworzeniu tych takich małych wspólnot, o których on pisze, a więc wracając do tej opcji Benedykta, że są pewne środowiska, które stawiają opór, prawda, temu światu. To istotne jednak do zbudowania takich środowisk, tak mi się wydaje, jest rola lidera, który daje przykład, który nadaje pewien ton. No, czym byłby Kościół właśnie tej epoki komunistycznej, gdyby nie Wyszyński, gdyby nie Wojtyła, gdyby nie ksiądz Blachnicki, także jakby w innym zakresie, czy Popiełuszko jako powiedzmy no, reprezentant całego grona kapłanów i nie tylko kapłanów, którzy przelali krew, prawda, broniąc prawdy. Więc tu mi tego brakuje trochę zwrócenia uwagi na rolę liderów, natomiast no, pytanie, na ile współczesny, obecny Kościół w Polsce, rozmawiając już o naszej ojczyźnie, wydaje mi się, że brakuje takiego lidera, wydaje mi się, że brakuje takiego głosu w tej przestrzeni publicznej, który by chociażby jakby odnosząc się do tych treści, do tych zagrożeń w sposób jakiś przemyślany, głęboki, żeby pokazywać pewną propozycję wyjścia. Myślę, że Kościół w tej chwili no, hierarchiczny no, jest jakby uderzony jeszcze w
w głowę przez tą pandemię, jakby tak nie do końca się potrafi pozbierać. To jest takie moje odczucie. Wywołał ksiądz doktor dwa tematy, o których też chciałem mówić. Zacznę od tego, który został wywołany jako pierwszy, czyli od kwestii mordowania dzieci nienarodzonego. Rod Dreher pisze do nas z kraju, z Ameryki, gdzie każdego roku milion dzieci nienarodzonych, mniej więcej, jest zabijanych. No to jest jakiegoś rodzaju, tak jak mówił ksiądz doktor, prześladowanie i to bardzo krwawe. W Ameryce owszem, ludzie narodzeni zabijani nie są, ale nienarodzeni po prostu masowo. W Polsce, także dzięki wysiłkom pana marszałka Marka Jurka, mamy ten problem w dużej mierze rozwiązany, ale jakby pan marszałek właśnie spojrzał na, gdyby rozwinął pan tę intuicję księdza doktora, aborcji w świecie zachodnim jako prześladowania ze strony go jednak, no właśnie, totalitaryzmu neomarksistowskiego. Tak zwane prawo aborcyjne samo w sobie jest totalitarne, ponieważ zakłada zupełną wolność, zakłada zupełną wolność nad cudzym ciałem. My bardzo często słyszymy o prawie do własnego ciała, a w tym wypadku zakładamy wolność wobec cudzego ciała. I nie chodzi tylko o wolność wobec ciała dziecka. To przede wszystkim, bo ono pada tą ofiarą. Ale to jest na przykład w wypadku przypadkowego seksu wolność mężczyzny w stosunku do cudzego ciała kobiety, z którą akurat oboje mają ochotę. No, samo takie założenie znosi kategorię niezbywalnej godności ludzkiego ciała, że można jej po prostu od tak sobie używać. Ale mówię to tak tylko tytułem wyjaśnienia. Taką jedną obserwację historyczną, że po pierwsze, my już jeżeli chodzi o zniesienie wolności, no to widzimy już coraz więcej tych jawnych prześladowań, dlatego że utopia dlatego zawsze skutkuje tyranią, że jeżeli jest konsekwentna, no to musi prześladować swoich przeciwników i zmuszać ludzi do uznania tych swoich utopijnych reguł. A jeżeli jest niekonsekwentna, to przestaje być utopią wtedy. I to jest out. Jeżeli jest konsekwentna, to jest też obserwacja Popera, więc człowieka no, dosyć bardzo dalekiego od wielu naszych podstawowych założeń. Utopia musi skutkować przemocą i tą przemoc widzimy. No, pierwszy przykład no, to jest takie prześladowanie obrońców życia jak Mary Wagner w Kanadzie, no, która jest notorycznie zamykana w więzieniu za najzupełniej pokojowe apele, bo to nawet nie protesty, tylko apele o zachowanie życia dziecka przed klinikami śmierci. Drugi przykład, no, to jest taki z ostatnich czasów, wszyscy pewnie, czy większość z nas pamiętamy ten film Nieplanowane. Niedawno został, bodaj stacja nazywa Seuit C8 we Francji, wyświetlony w jednej ze stacji telewizyjnych, no i ma podwójną sprawę, jeżeli chodzi o wartości tak zwane, our values, to o wartości w ichniej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w CSA, no ale to PAL 6, no, chociaż też nie, no bo mogą koncesję zabrać. Ale druga rzecz, no to jest już tutaj i to z punktu widzenia minister równouprawnienia, ma też sprawę zapowiedzianą karną w oparciu o ustawę o zakazie utrudniania aborcji, bo wbrew pozorom ta ustawa o zakazie utrudniania aborcji we Francji to jest po części, no to są przypadki takie jak Mary Wagner w Kanadzie, czyli kwestia zakazu protestów i tak dalej, czy tym bardziej zwracania się bezpośrednio do matki dziecka, żeby zachowało je przy życiu, ale z drugiej strony to jest atak na wszelkie przekazy medialne, na tam zagrożony karą do 2 lat i to taką nie alternatywną, tylko koniunktywną. 2 lata pozbawienia wolności, o ile mnie pamięć nie myli, 30 tysięcy euro, czyli około 130 tysięcy złotych. Za jednorazową wypowiedź, to nie chodzi o to, że za działalność całej stacji, portalu i tak dalej. Za jednorazowy komunikat, za jednorazową emisję na przykład i tak dalej. No za tym mogą iść inne kary bardziej drastyczne i z tym musimy się liczyć. Ale pamiętajmy o jednym, że jeżeli mówimy o totalitaryzmie, że represyjność prawa karnego oczywiście jest znamieniem despocji i tak dalej,
ale niekoniecznie jest znamieniem totalitaryzmu. Na mnie zawsze wrażenie robi ten początek jednej z powieści Stefana Kisielowskiego, którą on zbudował wokół sprawy braci Kowalczyków, że kiedy na 30-lecie PRL ogłoszono amnestię powszechną i wypuszczono wszystkich więźniów, politycznych również, to mówi, on się załamał, bo uznał, że zanikł opór. To ostatni znak, że trwa opór, zanikł. No, taki pełnowymiarowy totalitaryzm rezygnuje, tak, znaczy nie musi już używać tych środków karnych. W Polsce najbardziej krwawy komunizm był nie w czasach stalinowskich, tych rozwiniętych, tylko w czasach, że tak powiem, przedstalinowskich, kiedy jeszcze istniał i Tygodnik Warszawski i kiedy PSL prowadził jawną opozycję i tak dalej, to wtedy zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowanych przez komunistów, bo to było funkcją oporu. Tak naprawdę celem totalitaryzmu jest zniewolenie umysłu, no pozbawienie ludzi zdolności do oporu. To jest to, o czym mówił Paweł Lisicki. Pozbawienie tego rdzenia indywidualnego sumienia, które sprawia, że człowiek czuje się w mocy przeciwstawić władzy nie dlatego, że inni myślą tak samo, tylko dlatego w pierwszym rzędzie, że jest przekonany, że taka jest sprawiedliwość, sprawiedliwość ufundowana na prawdzie i że tak trzeba po prostu. To jest właśnie ten najsilniejszy sokratejski imperatyw. Dlatego tutaj, no, może nie chodzi o polemik, tylko w stosunku do tego, o czym ksiądz doktor mówił. Ja bym chciał pokazać pewien inny aspekt, jeżeli chodzi o życie katolickie. My bardzo często przywiązujemy ogromną wagę i ona funkcjonalnie jest ważna, do tak zwanej kwestii przywództwa. Na przykład no, nasz papież dzisiaj chce być bardzo silnym takim, twardym przywódcą. Natomiast katolicyzm przede wszystkim jest ufundowany na prawdzie. Po aresztowaniu kardynała Wyszyńskiego, który powiedział tylko jeden Niemiec, czyli biskup gdański, i pies się za mną upomniał. Pies, który w czasie aresztowania próbował tam ubowców pogryźć w łydki i tak dalej. Po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego komunikat episkopatu podpisany przez biskupa Klepacza, on nie był takim punktem orientacyjnym, on pokazywał jeden. Ale to, co dla katolików było takim silnym drogowskazem, to jest zawsze prawda. Prawda, która ma charakter niezmienny, której nie można anulować, której nie można przemilczeć. I też sensus veritatis, ten zmysł prawdy, który sprawia, że na przykład, jeżeli w czasach komunistycznych, nawet w seminariach, nie mówiąc o uniwersytetach, no specjalnie nie było warunków do tego, żeby nauczać doktryny Divini Redemptoris, tej antykomunistycznej doktryny Piusa XI, to jednak właśnie ten zmysł prawdy katolików pozwala rozpoznać prawdę, iść za nią, niezależnie od tego, no to jest to, co to świetnie przypomniał święty Jan Paweł II, wymagajcie od siebie, nawet nikt od was nie wymaga. To jest ta zdolność rozpoznania. I teraz katolicyzm nie jest ezoteryczną nauką, ani nie jest partią, czyli tu ani nie odgrywa roli przywództwo takie, które objawia nowe prawdy, ani przywództwo, które organizuje nasze działania, tylko katolicyzm przede wszystkim zdefiniowaną prawdą i za tą prawdą trzeba iść. No, krótko mówiąc, nawet jeżeli słyszymy coraz więcej głosów w obrębie życia katolickiego, żeby nie przeciwstawiać się instytucjom małżeństw czy paramałżeństw homoseksualnych, to nam wystarcza skonkludowana w dokumencie Homosesualita podpisanym przez kardynała Ratzingera, a na początku wzmocnionym mandatem Jana Pawła II, proste stwierdzenie, że Kościół musi być przeciwny instytucjom, które zachęcają ludzi, które same w sobie zawierają zachętę do grzechu. No i to ten końcowy apel. Kościół nie może patrzeć na to, czy to dotyka szpitali katolickich, czy szkół katolickich. Chociaż tak a propos tych ograniczeń wolności, no to kolejny przykład. To jest właśnie zmuszanie szpitali katolickich czy katolickich poradni adopcyjnych do oddawania dzieci homoseksualistom. Czyli de facto zmuszanie ich do zamknięcia swojej działalności w praktyce, jeżeli chcą być, no robić to, do czego realizować swoje powołanie. I krótko mówiąc, no mówię, tu stoimy w takim punkcie, że no i
końcowy fragment, ta konkluzja homosexualita mówi, że Kościół, nawet gdyby jego instytucje nie były dotknięte, musi bronić dobra wspólnego, bo to jest również jego zadanie, dobra wspólnego całego społeczeństwa. Zostało nam, szanowni państwo, 8 minut, więc obu prelegentów poproszę teraz już o takie, że tak powiem, szybkie zmierzanie do celu. I pytanie do pana marszałka Jurka. Jak możemy dzisiaj praktycznie realizować to katolickie wezwanie do męczeństwa dzisiaj w Polsce? Gdzie ono jest najbardziej potrzebne? Czy możemy najkrócej z własnego doświadczenia? Ja moim przyjaciołom, kiedy założyliśmy Prawicę Rzeczypospolitej, i przypomnę, że prowadziliśmy na przykład kampanię przeciwko, w obronie suwerenności, przeciwko wzmocnieniu kompetencji Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim. Prowadziliśmy skuteczną, jak sądzę, to mówię to dla historyków, ale która w efekcie opóźniła wiele miesięcy tą ratyfikację, zmusiła PiS jako partię rządzącą do wycofania się z tych planów szybkiej ratyfikacji. Ratyfikowaliśmy na końcu z Czechami i z Irlandią. Prowadziliśmy kampanię i prowadzimy ją do tej pory, zwracającą uwagę na zwrotny moment, jeżeli chodzi o zaniechanie stosowania ochrony życia w prawie i wywracanie przepisów, które dzisiaj mają życie chronić, choć nie będę je referował, sprawę Agaty w 2008 roku. Ja moim przyjaciołom wtedy mówiłem, wasze wyrzeczenia w oczach Boga, ale również w oczach historii, są dużo ważniejsze niż kariery tych, którzy tego nie robią. I tutaj jest bardzo ważna uwaga odnośnie tego, o czym mówimy, bo w moim przekonaniu, idąc za myślą Pawła Lisickiego, jest kwestia dzisiaj ogromna. Ona zaczyna się na poziomie życia społecznego, idzie przez życie publiczne państwa, sięga do Kościoła. To jest zniewalająca człowieka zasada kolektywizmu. Muszę sprawdzić, to jest ta odzwierciedlona jaźń. Muszę sprawdzić, czy inni myślą tak samo jak ja. I tutaj nie w obiektywnych kryteriach, w kulturze, w tradycji, a przede wszystkim w prawdach wiary. Nie tutaj utwierdzam słuszność mojego sumienia, tylko w tym, że inni myślą tak samo jak ja. I to jest czynnik niezwykle zniewalający człowieka. On jest oczywiście oparty na niewierze, bo on jest oparty na przekonaniu, takim, no można powiedzieć, antyplatońskim przekonaniu, że ten empiryczny świat, który widzimy, a który za chwilę przeminie, jest bardziej realny niż wieczność, w której jest Bóg i który nam w historii przekazał swoją prawdę. Ale mówię, przed tym wszystkim się brońmy. Musimy być zawsze gotowi do działania w pojedynkę, do wierzenia w głos swojego sumienia. Oczywiście, żeby nie popaść w protestantyzm, musimy go weryfikować. I tutaj weryfikacja przez prawdy wiary. Ona jest niezwykle ważna, ale zawsze musimy kierować się prawdą i rozpoznaniem dobra wspólnego w rozumie i odwagą do tego, żeby w myśl tego działać. No a niestety wtedy te kuksańce, bicie po głowie albo rzeczy gorsze przyjdą same. Może tutaj a propos tego męczeństwa, już puentując, to jest jakby pytanie już do Kościoła najbardziej, nie? Na ile Kościół współczesny, dzisiejszy w ogóle jest świadomy tego zagrożenia? Powiem szczerze państwu, że no, uczestnicząc w różnych zebraniach, też z księżmi, słuchając różnych konferencji, które tam są nam, powiedzmy, serwowane jako, nazwijmy to, jakaś prawda, no, szukanie jakiejś też no, pomocy do duszpasterstwa w współczesnym świecie, to bardzo często brakuje w ogóle tego typu refleksji. Tak jakbyśmy żyli, nie wiem, tak jakby się nic nie stało, nic nie zmieniło, cytujemy jakieś dokumenty. Jeśli teraz pomyślimy o nadchodzącym, powiedzmy to, co papież Franciszek zainicjował, synod o synodalności, no to powiem szczerze, jestem pełen obaw, bo no to jest to pytanie, czy to nie jest tak, że to odwrócenie tego paradygmatu, to znaczy, że to, co pan redaktor podkreśla, że to sumienie, że nie ma tego sumienia kształtowanego przez Boga, przez pewną obiektywną prawdę, tylko wszystko tonie w subiektywizmie. Jeśli teraz zestawimy to, właśnie tą diagnozę, powiedzmy z tym wezwaniem, które teraz słyszymy w Kościele, że mamy wszyscy jakby się wypowiedzieć, wszyscy mamy zadecydować, wszyscy mamy teraz się wypowiedzieć i jakby zbudować Kościół. No, ja jestem tu pełen obaw, bo jakby zasada budowania Kościoła jest zasadą budowania Kościoła od góry, to znaczy on jest ufundowany na przekonaniu, że Bóg przemówił w historii i że poprzez ten Kościół, poprzez Chrystusa, który żyje w tym Kościele,
ta prawda jest przekazywana kolejnym pokoleniom, ale to prosiłbym jest... o zmierzanie do końca, bo już czas nas powoli goni. Już kończę. Ale to nie jest tak, że po prostu, że my się teraz zbierzemy w jakimkolwiek gronie i prawda, ustalimy, jak ma wyglądać Kościół. Ja to upraszczam oczywiście, ja rozumiem potrzebę rozmowy, słuchania, to rozumiem. Natomiast jakby to założenie, które gdzieś tam jest w tle ukryte, że jakby Kościół jest zbudowany poprzez wolę ludu w pewien sposób, to tu co do tego mam takie bardzo zasadnicze obawy, wątpliwości. I na koniec prośba do pana redaktora Pawła Lisickiego o krótkie podsumowanie, zawierające, jeżeli można, te kategorie męczeństwa właśnie, która myślę jest taką osią jednak książki Roda Dreyera. To już zaraz podsumuję. Jedno zdanie tylko powiem, że ta moja krytyka niektórych, powiedzmy, tekstów Rona Dreyera, ona była zwrócona przeciwko czemuś, co ja bym nazwał eskapizmem, który tam się czasem moim zdaniem pojawia, czyli takim przekonaniem, że niech cały świat tam się wali, umiera, pada, a my sobie znajdziemy jakieś takie nasze poletko, do którego ten zły totalitaryzm nie dotrze. To ja tylko przeciwko temu protestuję, nie przeciwko oporowi jako takiemu, bo on jest oczywisty i wiadomo, że w tym sensie, czy to rodzina, czy kościół, czy wspólnota jakaś inna, są takimi miejscami. Tylko że u niego moim zdaniem się pojawia bardzo często takie przekonanie, że no my znajdziemy sobie naszą wysepkę, a ta wysepka będzie tak dobrze ogrodzona, że to zło do niej nie dotrze. Otóż to jest moim zdaniem nieprawda. A jeśli chodzi o podsumowanie, to ja może bym powiedział tak. Dreyer nawiązuje do takiej książki Filipa Riffa o człowieku terapeutycznym. Bardzo dobra rzecz, ukazała się zresztą w latach 60., gdzie tenże Riff, zresztą ateista, stawia taką tezę, że kultura współczesna jest kulturą terapeutyczną, polegającą na tym, że człowiek współczesny w ogóle nie rozumie cierpienia. To znaczy dla niego każda niedogodność, wszystko jest wyłącznie natychmiast, że tak powiem, interpretowane jako coś, co należy przezwyciężyć przez terapię, prawda? Nie wiem, ktoś dzieje się coś złego, nie wiem, ktoś ginie, ktoś umiera, cierpienie, choroba, coś tam, wszystko może być pokonane wyłącznie przez terapię, która ma doprowadzić nas do poczucia, do satysfakcji, do przyjemności, do przezwyciężenia tego, co złe, wyłącznie w ten jeden sposób, za pośrednictwem rozbudowania naszej wygody. I temu czemuś, mam wrażenie, przeciwstawia słusznie w tym przypadku Dreyer na pewno rozumienie cierpienia jako wyzwania, jako próby, jako czegoś, co człowiek musi wziąć na siebie i gdzie krzyż chrześcijański odnajduje swoje właściwe miejsce. Nie krzyż jako forma terapii, która ma nam pozwolić lepiej funkcjonować, ale krzyż jako cierpienie, które trzeba przeżyć i w ten sposób przezwyciężyć. I na tym kończę, bo widzę, że już trzeba skończyć. O. Trzeba skończyć, już tam nowa grupa się szykuje. Prosiłbym w takim razie dla wszystkich naszych prelegentów o oklaski i podziękowania. Ja również Państwu serdecznie dziękuję. Informuję, że książkę Żyć bez kłamstw można kupić w stoisku wydawnictwa Esprit tu w Arkadach, numer 75, stanowisko 75, tam można ją zakupić, a wkrótce także pan redaktor Paweł Lisicki będzie podpisywał książkę Kto fałszuje Jezusa, która, powiedziałbym, dotyczy też trochę takiego totalitaryzmu, ale już wewnątrz kościelnego, tego, jak się próbuje zakłamać prawdę w samym kościele. Więc gorąco zachęcam do nabywania książek. Myślę, że warto czytać, nawet jeżeli trochę Roda Dreyera krytykowaliśmy, to jednak jest tam wiele szalenie ciekawych intuicji, zwłaszcza ta intuicja męczeństwa. Kłaniam się bardzo Państwu, dziękuję. Z Panem Bogiem.